to tyle, nie stoi za tym jakieś tajemnicze odkrycie dietetyków sportowych. Reszta reklam z czasów Małyszowani stała się dość memiczna z racji na, nie oszukujmy się, niskie zdolności aktorskie Adama Małysza. Fantastycznie nie no, spisała się... Była reklama Tekane, takiej herbaty. Jak on tam grał? To była jedna z ostatnich chyba jego, najnowszych. Tekane, ale 2011! Herbaty owocowe wysokiej jakości mają prawdziwe owoce w torebce. Czy mogę ją dawać do picia też dziecku? Tak, prawdziwa herbata owocowa nie zawiera kofeiny i praktycznie nie ma kalorii. A jaka herbata owocowa jest pana zdaniem najlepsza? Tekane. Bezimienny się o wszystko pyta w gotiku. O Jezu. To jest moja herbata. Herbata to Tekane. Legenda, dosłownie legenda. Big Brother, ej! Big Brotherze się wprawdzie wybił Najman. Zadebiutował w Holandii kilka lat wcześniej, lecz nas to będzie interesujące. Animacja odniosła gigantyczny sukces dzięki wykreowaniu fabuły tak, aby była ciekawa nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych za pomocą wielu ukrytych żartów. Myślę, że śmiało można uznać, że... Ej, trochę to jest popieprzone, bo kiedyś ukryte żarty były takie dla dorosłych i to było spoko. A teraz na przykład widziałem na TikToku dużo jest takich filmików, że jakieś typiary, ale nie tylko, analizują stare filmy i oceniają, że było kiedyś dużo seksizmu w starych filmach i że to jest creepy. A kiedyś się to wszystkim podobało, że było fajne, humor dla dużych i małych w bajkach. A teraz każdy to wyzywa. To o co tu chodzi? To jest to dobre czy nie? Honorowi patroni to Ktos27, Jan Wolski, Willenzi, Makas Elo. 2001 rok widzowie, witam. Ty, 2001 czy 2001? Dokładnie się pytam, bo w dupę nie wiem. Siostork Tracker i Maćkowski. Pytałem was w filmie o 2000 na temat waszych preferencji. Czy mam poświęcić więcej czasu na montaż, czy na większą ilość treści? 01. W poprzednim roku tutaj także postawiłem na popkulturę oraz internet, bo te dziedziny nie ukrywam, interesują mnie najbardziej. No to co, witaj w roku 2001. O 2000. Małysz zdeklasował. 2001 mad. Powiedział 2001. Pewnie zrobił research, żeby mu widzowie nie pisali, więc właśnie dostajesz perma za napisanie źle i próbowałeś mi to wmówić. Więc masz perma. Rozgromił, znokautował, powalił, ośmieszył rywali i jest pierwszym Polakiem, który wygrał turniej 4 skoczni. 6 stycznia to dzień znany jako Święto Trzech Króli, ale w 2001 roku w Polsce pojawił się nowy król, dokładnie król skoków narciarskich, czyli Adam Małysz. Tego dnia jego kariera wzniosła się na nowy poziom za sprawą zwycięstwa w turnieju 4 skoczni. No i co z tego można by pomyśleć? Skoki narciarskie nie były w Polsce jakąś niesamowicie popularną dyscypliną. Miały swoje przybłyski w latach 70. za sprawą Wojciecha Fortuny, ale w polskiej świadomości sport ten uchodził za ciekawostkę. Jednak weźmy pod uwagę fakt, że wtedy polski sport był w fatalnej kondycji. Euro 2000 odbyło się bez polskiej reprezentacji, Andrzej Gołota najlepsze czasy miał już za sobą, w innych dyscyplinach... Najlepsza walka Gołoty, jak walił na jaja... Nie, poczekaj, nie przypominajmy tego. ...za sobą tłumy kibiców. Więc jak pojawił się taki Adam Małysz, czyli skromny dekarz z małego górskiego miasteczka, z którym każdy mógł się identyfikować, to spragniona sukcesów publiczność oszalała. Skoki narciarskie stały się wręcz drugim sportem narodowym, który nie musiał ulegać piłce nożnej z racji na odmienne pory roku, są te sporty rozgrywane. Zresztą wystarczy spojrzeć na wyniki oglądalności z czasów największej... Czekaj... Ale to na świecie, nie? Ty... Nie, co?! Co to jest? Fali popularności Orła z Wisły. Tłumy gromadziły się tak nie tylko przed... Co tu się dzieje? Przed telewizorami, ale i na skokach. Dosłownie tylko Polacy oglądali skoki na całym świecie? Czy o co chodzi? I... Nie no, co jest? W skoczniach narciarskich, czego najsłynniejszym przykładem było legendarne 100 tysięcy kibiców z Zakopanem, na nieprzystosowanej do tak dużej ilości wielkiej brokwi. Samo wydarzenie okryło się także skandalem, gdy to część kibiców z biletami nie została wpuszczona na obiekt, a jednocześnie pasażerowie na gapę oraz osoby z fałszywymi biletami mogły cieszyć się obecnością na trybunach. Ale nie oszukujmy się, powiedzmy to wprost. W dużej części widzowie skoków narciarskich byli kibicami sukcesu, czego przykładem może być słynne Zawołaj mnie jak Małysz będzie skakał, co pokazywało, że reszta zawodów niezbyt ich interesowała. W nowszych czasach newsach możecie to skojarzyć z sezonowymi fanami siatkówki, piłki ręcznej, tenisa, biegów narciarskich lub jakiegokolwiek sportu, w którym Polak odnosi sukcesy. Nie żebym to jakoś krytykował, przecież nie każdy musi być wielkim fanem sportu i może go po prostu postrzegać jako element patriotyzmu. Materiałów o Małyszu w kontekście wyników, osiągnięć i analizy... A Japonia? Był ten Japończyk. Więc skupię się na tym, co lubię najbardziej. Czekaj, on był z Japonii, ten wielki wróg Małysza, czy nie? Co do dziś skacze. Dzięki Swartwarg za 7 lat. A Honen, no ten, on był z Japonii? Chyba ten. Dużo ich było, ale chyba o niego chodzi. Noriaki Kasai, aha. A Ahonen był skąd? Z Finlandii, okej. Ale miał kilku wrogów. I na popkulturowych ciekawostkach. Zacznijmy od reklam, tych z Małyszem było mnóstwo. Reklamę z Nokią 3310 znacie z mojego poprzedniego filmu, ale warto przystanąć na chwilę przy daniu w 5 minut, czyli takim odpowiedniku gorącego kubka. Nie chodzi jednak o zupkę, o bułkę z bananem wspomnianą w reklamie. Stała się ona dla Małysza tym samym, czym się stała kremówka dla Jana Pawła II, a przekąska była niejako legendą miejską, bo początkowo nie wiadomo, czy faktycznie Małysz się tak odżywia, czy to jest to tylko jakaś plotka, a także doszukiwano się w tych składnikach jakichś tajemniczych substancji, które mają wpływać na formę Małysza i debatowano, czy rzeczywiście jego dieta jest aż tak restrykcyjna, że może spożywać tylko bułki i banany. Rzeczywistość okazała się dość prozaiczna. Podczas zawodów, które ciągnęły się przez wiele godzin z powodu złych warunków pogodowych, Małysz zrobił się głodny, ale w cateringu dla skutków były wyłącznie ciężkie potrawy, które mogłyby źle wpłynąć na jego formę. Jedynymi rzeczami, które nie obciążyłyby żołądka orła z Wisły, były banany i bułki, więc z braku lepszego wyboru zjadł je, aby zniwelować głód. Tak, to tyle, nie stoi za tym jakieś tajemnicze odkrycie dietetyków sportowych. Reszta reklam z czasów Małysza stała się dość memiczna z racji na, nie oszukujmy się, niskie zdolności aktorskie Adama Małysza. Fantastycznie nie no, spisałaś... była Tekane, takiej herbaty. Jak on tam grał? To była jedna z ostatnich chyba jego, najnowszych. Nie wiem, już pod koniec, chyba już w ogóle poza karierą albo pod koniec. Jezus. Jednak reklama Red Bulla, która tak mocno się przykleiła do Małysza, że stała się jego elementem charakterystycznym, praktycznie na równi ze słynnymi wąsami. Nic z tym dziwnego, bo z rogiem Red Bulla na głowie Małysz chodzi aż do dziś, nawet uwieczniono je na rzeźbie z białej czekolady. Do sporych kontrowersji i problemów prawnych doszło w 2002 roku, gdy w Czechach zaczęto produkować wódkę o nazwie Małyszówka, bez żadnych zezwoleń na używanie wizerunku polskiego skoczka. Polski Związek Narciarski był faktem delikatnie mówiąc wściekły i po szybkiej reakcji wódka z Małyszem zniknęła z czeskich sklepów. Małyszem promowała się także Poczta Polska, która jako sponsor PZN-u wypuściła serię niesamowicie wówczas popularnych znaczków pocztowych z Adamem Małyszem. Małyszomania odbija się także bardzo mocno na grach o tematyce skoków narciarskich. Ta gra się nazywała Małysz. Oraz Skoki Narciarskie 2002 z legendarną plażą tytułową opatrzoną głosem, a jakżeby inaczej, Adama Małysza. Skoki Narciarskie 2002, serdecznie zapraszam, Adam Małysz. Ilość gadżetów, nawiązań w popkulturze, filmów, książek, spotkań z celebrytami. To jest takie nieudolne, jak się na to patrzy. Wyobraź sobie to, że w Ameryce, gdyby skoki narciarskie były popularne jak w Polsce i był tam taki jeden Małysz, to byłby pewnie znany na całej ziemi. Dosłownie, tak by, on by, wszystko z nim by było, dosłownie wszystko, a w Polsce je bułkę z bananem i no i niestety te reklamy legendarne, no. No ale co, no to były takie lata, że to były małe kroczki, tak? Małe kroczki. Przecierały szlaki. Poświęconych Małyszowi jest tak dużo, że o Małyszomanie spokojnie dałoby się zrobić osobny, bardzo długi film. Jeśli wyrazicie zainteresowanie takim pomysłem, to podejmę się zrobienia osobnego... Ty, a był ten filmik Małysz zeruje wódkę. Chyba, że to nie był Małysz. Wiesz, o co mi chodzi? Gadka, szmatka, ten! Nie, to w dupę. O, to jest stary Tekane, ale 2011! Herbaty owocowe wysokiej jakości mają prawdziwe owoce w torebce. Czy mogę ją dawać do picia też dziecku? Tak, prawdziwa herbata owocowa nie zawiera kofeiny i praktycznie nie ma kalorii. A jaka herbata owocowa jest pana zdaniem najlepsza? Tekane. Bezimienny się o wszystko pyta w gotiku. O Jezu. To jest moja herbata. Herbata to Tekane. Legenda, dosłownie legenda. Gdzie tu jest, no? Tego filmu o Adamie Małyszu, bo im głębiej badamy jego postać, tym więcej odkrywam ciekawych informacji, które chciałbym wam tu przekazać, ale ich ilość pochłonęłaby zbyt wiele czasu, a mamy przecież jeszcze 9 innych tematów. Ty, Wikipedia wtedy powstała? 15 stycznia powstała Wikipedia, najpopularniejsza encyklopedia internetowa, która do dziś jest jedną z najważniejszych stron w globalnej sieci. Nie była to pierwsza inicjatywa tego typu, bo już wcześniej istniała Nupedia. Ta jednak była projektem zamkniętym na swobodną edycję i każda zmiana musiała przejść przez hermetyczną grupę ekspertów w danej dziedzinie, przez co miała ona bardzo mało artykułów, a tempo zmian było niezwykle powolne. Wikipedia, jaką obecnie znamy, dorobiła się ponad 300 wersji językowych, obejmując także dialekty lokalne i języki uznawane za wymierające. Jeśli chodzi o polską wersję językową, to ta powstała 26 września tego samego roku, pierwotnie jako odrębny projekt pod nazwą Polska Wolna Encyklopedia Sieciowa, a w styczniu 2002 włączona została w kanon międzynarodowej Wikipedii, stając się jej oficjalną częścią. Swoją ogromną popularność Wikipedia zawdzięcza głównie tym, że każdy może w niej tworzyć własny artykuł lub edytować już istniejące, co stanowi zarówno olbrzymią zaletę, jak i wadę. Obecnie dzięki lepszemu systemowi moderacji jakoś się to trzyma, ale dawniej Wikipedia często była postrzegana jako pełna fake newsów, głupot, a stwierdzenie, że ktoś czerpie wiedzę z Wikipedii, uchodziło za pewnego rodzaju obrazę. Działania tego typu nazywane są wandalizmami, najczęściej dokonywały ich dzieci wypisujące zmyślone historyjki, ale bywały także bardziej wyrafinowane przykłady trollingu, jak strona o Henryku Batucie, czyli nieistniejącej postaci, której imieniem rzekomo nazwano ulicę w Warszawie. Dopiero po 2 latach moderatorzy zauważyli ten błąd, ale temat zdążyły podchwycić media, dokładając tym samym kolejną cegiełkę do nieufności wobec wiarygodności tekstu na Wikipedii. To najpowszechniejszy, ale nie jedyny powód krytyki Wikipedii, na której co ciekawe widnieje bardzo długi artykuł opisujący listę zarzutów wobec cioci Wikipedii. Tak, cioci Wikipedii, bo w latach 2000 popularnym memem było nazywanie Wikipedii ciocią, której mężem był wujek Google. Taki trochę humor z Polibudy. Olbrzymia popularność oryginalnej Wikipedii zaowocowała tak zwanymi fandomami, czyli stronami opartymi na kodzie Wikipedii, ograniczającymi się do konkretnej dziedziny, często bardzo niszowej, stanowiąc tym samym nieraz jedyne źródło informacji na dany temat. Z polskich stron tego typu najpopularniejszą stała się Nosensopedia, czyli parodia Wikipedii z artykułami opisywanymi w stereotypowy sposób. Jej szczyt popularności miał miejsce kilkanaście lat temu, przez co stanowi ona obecnie kapsułę czasu pozwalającą zapoznać się z ówczesnym poczuciem humoru. Zresztą oryginalna wiki także posiada element humorystyczny na podstronie o nazwie Nietypowe artykuły. Mimo że Wikipedia jest encyklopedią internetową, tak w pierwszych latach jej istnienia wielu użytkowników z racji braku dostępu do internetu przeglądało ją w wersji offline za pomocą płyt z zapisami artykułów dołączanych do czasopism typu Komputer Świat. Ty, dosłownie mieli internet na płytach kiedyś, rozumiesz to? I to niby jest żart? Skoro mamy dowód? Wikipedia nie jest jedynie encyklopedią, to także m.in. duża biblioteka książek, treści audiowizualnych, pewnego rodzaju portal podróżniczy oraz strona informacyjna, która w swoim zamierzeniu ma kłaść nacisk na to, aby zamieszczane w niej informacje były jak najbardziej neutralne. Istnieje także pewna specyficzna zabawa na Wikipedii, polegająca na wylosowaniu strony i dotarciu z niej do artykułu o Hitlerze za pomocą 3 odnośników, co zazwyczaj udaje się zrealizować. Wydawałoby się, że edytorzy Wikipedii nie stanowią społeczności, a raczej grupę losowych internautów, którzy dodają sobie artykuły w domowym zaciszu, jednak to nieprawda, bo na w całym świecie istnieją społeczności edytorów organizujących zloty i nawiązujących między sobą znajomości w prawdziwym świecie. Najważniejszym zlotem jest Wikimania, odbywająca się w różnych częściach świata i jeśli jesteście zainteresowani, to tak się składa, że w sierpniu tego roku odbędzie się ona w Katowicach i może uda wam się załapać na limitowane puzzle 3D w kształcie loga Wikipedii. Dzięki tym puzzlom można się przekonać, że oficjalne logo posiada kilka stron, a to co widzimy na co dzień to tylko jedna z nich. Jakbyście chcieli zobaczyć takie... No way. To tak jakby drugą stronę księżyca zobaczyć. Glossaper dał na Golibordę 5 zł, masz na mortadelkę i na to ketchup. Dzięki, dobrze. Logo na żywo to w Słubicach istnieje pomnik Wikipedii, który swoją drogą był pierwszym na świecie poświęconym tej stronie. Co ty Big Brother, ej! Big Brotherze się wybił Najman. Zadebiutował w Holandii kilka lat wcześniej, lecz nas tu będzie interesowała polska wersja, której pokazuje ci swoją wiedzę ogólną, na ogólne tematy. W Najman się... i zarazem ten najbardziej kultowy, pojawił się na ekranach właśnie w 2001. Koncepcję programu myślał, że zna każdy, a jeśli nie załapaliście się na Big Brothera, to mogliście poznać zasady w Wyspie Totalnej Porażki, będącej genialną parodią Wielkiego Brata. 15 osób wybranych w drodze... Znaczy, nie wiem, czy na pierwszym sezonie był Najman, ale był ogólnie, spędza czas w domu pełnym kamer, odizolowanym od świata zewnętrznego. Nie na szkolnej, a w podwarszawskim Sękocinie. Premiera Wielkiego Brata budziła sensację już od samego początku, bo format, mimo że był w Polsce nowy, tak dużo już o nim słyszano, głównie za sprawą artykułów na temat zagranicznych jego wersji. Według nich program był niesamowicie kontrowersyjny, wulgarny, skandaliczny i łamiący granice podstawowej prywatności. Nic więc dziwnego, że mimo dużej krytyki ze strony wielu osób, i tak miliony ludzi zasiadały co tydzień przed włączonym TVN-em, aby śledzić losy uczestników wykonujących kolejne zadania. Jednak to nie same zadania były najważniejsze, a czynnik psychologiczny. Sercem programu były bowiem nominacje, czyli głosowanie uczestników na osoby, które ich zdaniem powinny zostać wyeliminowane w najbliższym odcinku. To jednak nie było ostatecznym wyrokiem, bo nominowanych mogli ratować widzowie za pomocą głosowania SMS-owego, które było ogromnym źródłem dochodu dla producentów z racji na wysokie ceny za SMS-a. Obecnie takie głosowania występują w każdym programie typu talent show, ale warto pamiętać, że to właśnie pierwsza edycja Big Brothera była pionierem takich głosowań w naszym kraju. Jeśli pamiętacie Big Brothera, to muszę wam coś uświadomić. To było 23 lata temu, więc uczestnicy zbliżają się już do 50, albo nawet ją przekroczyli, więc sprawdźmy, co się z nimi działo po latach. Chyba bez zaskoczenia dla was powiem, że większość z nich została bardzo szybko zapomniana i tylko kilku z nich odniosło jakieś sukcesy. Sebastian Florek został posłem z ramienia SLD po wyborach w 2001. Piotr Lato znalazł swoją niszę w muzyce i zaliczył występy w Idolu oraz Voice of Poland. Grzegorz Mielec wyjechał do Brazylii, gdzie zajmuje się promowaniem polskiej kultury. Piotr Gulczyński, znany pod pseudonimem Gulczas, wystąpił w kilku gównianych filmach uznawanych za klasyki w kategorii gniotów i w jednym z takich filmów może pochwalić się własnym pseudonimem w jego tytule. I mam tu oczywiście na myśli film pod tytułem Gulczas, a jak myślisz? Gulczyński był najpopularniejszym uczestnikiem, pomimo że odpadł już w połowie edycji. Wydał także książkę piszącą kulisy programu i pojawił się kilka lat później w Big Brother VIP, ale jego sława już dawno przeminęła i dziś stanowią ciekawostkę z dawnych czasów. Niemniej popularny był też Klaudiusz Szczepkowski. Myślałem, czy to jest ten z Mango. Ty i to on. Pokazali go wcześniej z kolczykami. Ty. Patrz, tu był. Tu jest. O kurde. Ty, rzeczywiście on? Nie, to Scum. I dziś stanowią ciekawostkę z dawnych czasów. Niemniej popularny był też Klaudiusz Szczepkowicz, który kilkanaście lat temu był jednym z najpopularniejszych memów ze sprawą kiczowatych reklam w telezakupach, będących obiektem przeróbek w stylu YouTube. Neumann był w 5. edycji? Big Brother 5. Ty jest! Mówiłem ci! Ale no tak, rzeczywiście, dużo później niż myślałem. Jeśli chodzi o finałową trójkę, to Manuela Michalak i Małgorzata Majer zaliczały po programie występy w kilku pomniejszych formatach TVN-u, jednak nie utrzymały się w telewizji zbyt długo i poszły w swoim kierunku, pojawiając się obecnie w mediach bardzo sporadycznie, głównie w wywiadach, gdzie wspominają dawne czasy. Zwycięzca, czyli Janusz Dzięcioł, podobnie jak Sebastian Florek, poszedł w politykę, najpierw samorządową w Grudziądzu, a potem ogólnopolską jako poseł Platformy Obywatelskiej w latach 2007-2015. Niestety zmarł w 2019 w wypadku, gdy to przez brak ostrożności wjechał samochodem pod pociąg. Skoro uczestników już omówiłem, wróćmy do Sękocina. Ta niczym nie wyróżniająca się podwarszawska wieś stała się na kilka miesięcy istną atrakcją turystyczną, z czego chętnie korzystali lokalsi, oferując parkingi, noclegi i budki z jedzenia dla widzów, którzy przybywali. Dzięki za spanie za 10 lat. Przecież ostatnio coś pisałeś, co ty gadasz? Jak cię trochę nie było? Czekaj. No przecież 2 dni temu byłeś. Dzięki. Całej Polski na tak zwany ring. Było to najważniejsze show omawiające wydarzenia, podczas którego rozstrzygały się wyniki eliminacji. Atmosfera panująca co tydzień w sumie 2 dni to w sumie tak, masz rację, no mogłem zapomnieć, jestem już troszeczkę stary. Huczne wydarzenie z udziałem gwiazd największego formatu, a przecież byli to po prostu zwykli ludzie z castingu, których życie transmitowano w telewizji. Twitcha nie oglądałeś kilka miesięcy w dupę. Co ty pieprzysz za farmazony? No przecież spójrz! 18, ty nawet wczoraj byłeś. 18, 16, co ty pieprzysz w dupę? Czy ty masz chorobę typu twoje ciało przejmuje jakiś pasożyt? Jak chcecie lepiej poznać Big Brothera z lokalnej perspektywy, to polecam obszerny artykuł Big Cyrk pod Sękocinem. Tak ogromna popularność Big Brothera, która w finale zebrała się... Jak w dół! Nie... Zaspany, ja nie mogę w dół, bo w dół to bym zobaczył przyszłość. Jakim sposobem mam zobaczyć przyszłość, co napiszesz na czacie? Pieprze. Nieważne, dziękuję za suba. Przed telewizorami aż 10 minut. Dzięki Marce, Marsili. Zawsze za 8 milionów widzów zostało objęczono olbrzymią ilością gadżetów, reklam z udziałem uczestników, pchaniem ich na listy wyborczych, jak wspominałem, udało się w 2 przypadkach, oraz wieloma zazwyczaj nieudanymi próbami wykorzystywania ich popularności w telewizyjnych produkcjach. Bardzo. Dlaczego były one nieudane? Wydaje mi się, że właśnie z tego powodu, że byli oni zwykłymi Kowalskimi. Mało kto nadaje się na aktora, pisarza, gospodarza programu telewizyjnego czy uzdolnionego muzyka. Niska szansa długotrwałego sukcesu nie zraziła jednak chętnych na występ w Big Brotherze, więc przecież to miało 100 edycji. Zgłaszały się kolejne tysiące osób. Przecież po Big Brotherze istnieją teraz 500 oddóg tych nie para dokumenty, to jest jak trudne sprawy. Chodzi mi o te, co Wojtek Gola był i ci inni Gajge, w sensie inni ludzie, co byli. Wiesz, o co mi chodzi? Że jadą na jakąś wyspę i niby o reality show, o no. Słaby lub po prostu przygody. Jednak wraz z kolejnymi sezonami zainteresowanie widzów zaczęło spadać, Biseksy, nie tylko z powodu nudzenia się formatem, ale i ze sprawą licznych klonów Big Brothera w wykonaniu innych kanałów. Przez to po 3 sezonach postanowiono przerwać produkcję Big Brothera. Potem próbowano go wskrzesić w 2007 na antenie TV4, co tylko pokazuje upadek serii, która z głównego kanału TVN trafia na drugorzędną stację. 4. sezon został zapamiętany w sumie jedynie przez Jolę Rutowicz, która stała się bohaterką memów, na których ukazywano ją jako tępą laskę z końskim ryjem, i po desperackim ruchu w postaci sezonu 5, który miał przyciągnąć uwagę obecnością celebrytów, porzucono format na kolejne 11 lat. Wtedy w 2019 wrócono na TVN7, czyli mało istotną odnogę głównego TVN-u, i wszyscy zadawali sobie pytanie, ale po co Big Brother w 2019? Miłośnicy kontrowersji mieli o wiele mocniejsze pod tym względem patostreamy, a ci, co woleli bardziej ułożony content, także mieli do dyspozycji masę wszelkich domów ekip na YouTubie. Nic więc dziwnego, że te 2 najnowsze edycje przeszły bez żadnego echa i zostały momentalnie zapomniane. Czemu jak się śmiesz, cała kamerka się trzęsie? Przypiętą ją mam do... Obecnie blogi są poboczną częścią internetu i stały się głównie domeną specjalistów w danej dziedzinie publikujących swoje wiedzę, często bardzo niszową. To tam można znaleźć informacje na tematy, o których na próżno szukać czegokolwiek na innych serwisach. Po drugiej stronie barykady mieliśmy blogi śmieciowe pisane przez znudzone dzieciaki, jakieś fanfiki najczęściej ze świata Harry'ego Pottera albo trollingi w stylu legendarnej emo Martynki. I ku wielkiej rozpaczy części internautów strona blog.pl w 2018 została bezpowrotnie zamknięta, a co za tym idzie zniknęła wraz z nią olbrzymia biblioteka pełna niedostępnych nigdzie indziej informacji. Błagam, niech Chomikuj nie podzieli tego losu, bo za tym pójdzie dramatyczny wzrost ilości Lost Media. Serwis powstały 15 marca 2001 roku. Był może nie pierwszy w ogóle, ale na pewno pierwszy zdobywający popularność w Polsce stroną do tworzenia blogów, dzięki czemu mógł sobie zaklepać tak wygodny i łatwy do zapamiętania adres. Zdobył on popularność pomimo faktu, że pierwotnie był on płatny pod postacią abonamentu za 10 zł miesięcznie, a jak już wspominałem w swoich filmach, kiedyś podejście do płacenia za usługi internetowe wyglądało zupełnie inaczej. Zresztą dobrze obrazuje to zapis z 2001, na którym widać, że zrzutka na serwery zdobyła zaledwie kilkaset złotych, a sam admin musiał w sekcji aktualności zamieszczać notkę o poszukiwaniu pracy. Zobaczcie, jaka to jest obecnie kapsuła czasu. Niejaka Nikusia pisała to 23 lata temu i skoro martwi się we wpisach o pójściu chłopak... Wczoraj spędziłam cały dzień. Było cudownie. Wieczorem, kiedy się ściemniło, pojechaliśmy na pola. Jego samochodem było cudownie. Tak, to już jest... Tak, to już... jest, kiedy mieszka się z rodzicami. Ciągle nachodzą mnie złe myśli. Nie umiem cieszyć się tym, co mam. G stara się jak może, ale ja ciągle boję się tego, co będzie. Kocham go i najchętniej uciekłabym z nim gdzieś na koniec świata, ale to nie takie proste. 2001, ty. I ona ma teraz 35 lat. Ciekawe, jak się to potoczyło, nie? Do wojska, to znaczy, że mieli wtedy jakieś 19-20 lat, więc obecnie zbliżają się do 45. Swoją drogą ciekawe, czy są nadal razem. Taka forma wirtualnego pamiętnika często owocowała bardzo depresyjnymi blogami, na których twórcy otwarcie lecieli. A sorry, 2001, tak, od dzisiaj się uczę, bo widz mi wmawiał, że się mówi na odwrót i to wina widza, hejtera. Anonimowo opisywali swoje życiowe dramaty. To, co w blog.pl było najwspanialsze, to niemalże nieograniczono możliwość edytowania swojej strony za pomocą HTML. W praktyce oznaczało to, że mogliśmy puścić wodze fantazji, umieszczając na naszym blogu wszelkie... Cała odpowiedź dla zaspanego. Kiedy Detroit w dupę miał być rok temu? Okienka, elementy flaszowe, specjalne kursory, animowane tła i wiele, wiele więcej. Był to jednak miecz obosieczny, gdyż z jednej strony wyobraźnia pozwalała na naprawdę wiele, a z drugiej w niektórych głowach granica wyobraźni była postawiona zdecydowanie za daleko, owocując blogami tak chaotycznymi i przeładowanymi wszelkimi widżetami, że ich czytanie w najlepszym wypadku powodowało bóle głowy, a w bardziej hardkorowych przypadkach niektóre blogi potrafiły zawieszać słabsze komputery. Niechaj w komentarzach zgłoszą się ci, którzy za dzieciaka tak jak ja korzystali ze strony HTML dla zielonych, by zaprojektować swoją stronę ładnie, ładując do niej każdy gadżet, na jaki natrafił w internecie. Brakuje mi trochę tego barwnego internetu, obecnie wszystko jest w jednym szablonie z minimalną możliwością własnej edycji. Warto wspomnieć, że... No ale to wszystko się zmieniło, nie tylko internet. Kiedyś wszystko tak wyglądało, dosłownie wszystko. Pamiętam. Netu obecnie wszystko jest w jednym szablonie z minimalną możliwością własnej edycji. Może wróci to, no to tak jest z modą. Jedną z pierwszych możliwości zarabiania pieniędzy. Portale społecznościowe YouTube nie płaciły za wyświetlenia, a pojęcie influencerów było nieznane w obecnej formie i poza paroma osobami, którym udało się zostać tak zwanym fenomenem internetowym, ciężko było cokolwiek zarobić na internetowej działalności. Natomiast na blogach dało się zarobić jakieś grosze na banerach, czyli grafikach reklamowych stawianych do kodu strony i nie były to wtedy reklamy korporacyjnych gigantów, a jakichś małych biznesów powiązanych z tematyką bloga, na przykład jakiegoś sklepu z częściami do samochodów na blogu motoryzacyjnym. Jakby miał wskazać, który bloger jako pierwszy odniósł duży sukces, to chyba bym wskazał na Kominka, który zakładając swoją stronę w 2005 szybko stał się bardzo popularny. To jest ten z YouTube'a, czy mi się wydaje? Taki YouTuber? Nie jestem pewny. Za sprawą swoich kontrowersyjnych wpisów o bieżącej sytuacji w kraju. Wprawdzie założył swoje... A nie, to nie. Był jakiś podobny nick miał, co gierki nagrywał, bo inaczej bym go nie znał. Zwłaszcza z takich lat. Stronę nie na blog.pl, a na blogs.pl, ale mi w tym temacie chodziło głównie nie tylko o stronę blog.pl samą w sobie, a o początek całej ery blogowania, który... Jakby stary chciał ci kupić auto, to byś się zgodził? Twój stary chce mi kupić auto? Niech mi wyśle pieniądze, kupię za to sobie. Obiecuję. Ten portal zainicjował. Jeśli chodzi o blog.pl, to w 2007 jego popularność wzrosła jeszcze mocniej ze sprawą wpłynięcia przez Onet i wzbogacenia portalu o forum, na którym blogerzy mogli dyskutować ze sobą oraz ze swoimi czytelnikami. Nie bez znaczenia było także zniesienie opłaty za prowadzenie bloga, co było niejako wymuszone za sprawą rosnącej konkurencji, która oferowała darmowe zakładanie swojego pamiętnika. Wydawałoby się, że blog.pl będzie już tylko rósł, jednak stało się z nim to samo, co z innymi legendami starego internetu. Od 2011 zaczęto wielką modyfikację strony, wracając do niej blogi z innych odłamów Onetu, zmieniono styl na znany... Social media wyparły te wszystkie blogi, tak w sumie, ale kiedyś przecież to było giga popularne, nawet jak starsze filmy oglądasz z początku 2000 lat, to tam jak są jacyś młodsi, typu, że wiesz, bo główny bohater ma dzieci i tak dalej, to zawsze blogi na starych pecetach białych tam jakoś pisali czy coś, no. To stare czasy. Do dziś WordPress, niszcząc tym samym dawny układ oraz funkcje, a nowa strona była nieintuicyjna, chaotyczna, przeładowana promowanymi treściami i clickbaitami, słowem została opanowana przez Kajsę, witam. Spowodowało to odpływ blogerów i czytelników do konkurencyjnych portali, przyspieszając tym samym upadek blog.pl, jednak warto zadać... Teraz są głównie jakieś blogi typowo tematyczne, to prawda, są takie bardziej specjalistyczne blogi, to jeszcze żyje, to prawda, i to jest nawet chyba popularne w miarę. Ale to już, wiesz, no, to nie jest to samo jak każdy, prawie że jak były początki, powiedzmy, Facebooka i ludzie na tej jeszcze tablicy, to się tak nazywało, pisali coś. To mniej więcej na tej zasadzie blogi żyły. Ludzie wszystko tam wpieprzali. Dzięki Kacy od 27 lat. No takie pamiętniki, jak on mówił. Sobie pytanie, gdyby tych zmian nie wprowadzono, to czy blog.pl by nadal świetnie prosperował? Prawdę mówiąc wątpię w to, bo nadciągająca centralizacja internetu wokół kilku światowych portali i tak by wykosiła tradycyjne blogi, tylko nieco przedłużając śmierć blog.pl. Noc zapadła już głucha. Kurnik. Z 15 marca przeskakujemy do 15 czerwca, gdy powstał Kurnik.pl, strona z, nazwijmy to, tradycyjnymi grami, która istnieje do dzisiaj w niemal niezmienionej formie. Użyłem określenia tradycyjnych gier, bo na Kurniku można znaleźć głównie klasyczne gry karciane jak 1000, Makao albo Brydż oraz planszowe jak szachy i Chińczyk. Z nieco nowszych pozycji można wymienić Scrabble, zmienione w 2002 z powodu praw autorskich na literaki. Są to rzecz jasna lekko zmodyfikowane Scrabble, mające do dziś w nazwie archaiczną emotkę z noskiem. Hasła w literakach oparte są o słownik języka polskiego, co często owocowało naprawdę dziwnymi wyrazami akceptowanymi przez system, jednocześnie nieraz odrzucanymi popularnymi słowami, bo nie było ich w bazie słownika. Drugą taką nowszą grą jest Monopol, czyli któż by się spodziewał. Monopolii, gdzie kiedyś zamiast miast lub ulic znajdowały się strony internetowe, lecz od wielu lat są zastąpione bezdusznymi polami z numerem, najpewniej także była takaś kwestia praw autorskich. Wtedy gra się nazywała Netopoli w nawiązaniu do tych stron i o ile w polskiej wersji nazwy zmieniono, tak na anglojęzycznej wersji nadal widnieje Netopoli. A no właśnie, bo Kurnik istnieje także w międzynarodowej wersji jako playok.com, jednak poza nieco zmienioną listą gier, styl i zasady strony są niezmienione. Te dwie gry plus kalambury były nieodłącznym elementem informatyki w podstawówce, przynajmniej u mnie. A skoro mowa o kalamburach, to spotkać w nich można było 4 typy graczy. Ci najbardziej leniwi pisali po prostu hasło z brakującymi literkami, robiąc tego coś w stylu koła fortuny. Druga grupa rysowała koślawe obrazki, z których ciężko było wnioskować, jakie hasło autor ma na myśli. Trzecią grupą byli kurnikowi artyści rysujący piękne, lecz ulotne grafiki, a czwartą byli byli zwykli trolle, którzy rysowali kutasy albo obrazki kompletnie niezwiązane z tematem. Trollów było bowiem na Kurniku mnóstwo. Wyzywali każdego napotkanego gracza, ustawiali godzinne limity czasowe, nie wykonując ruchu, by denerwować przeciwnika długim oczekiwaniem, lub nabijali sobie rankingi grając ze swoim drugim kontem albo korzystając z botów. A botów było mnóstwo, jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać programy podpowiadające ruchy lub całkowicie wyręczające gracza w zmaganiach. I wprawdzie miał im zapobiegać system tak zwanego migania, czyli oznaczania pseudonimu na szaro w momencie wychodzenia poza okienko Kurnika, ale i na to były sposoby. Wspominałem o wysokich limitach czasowych, lecz Jezus Maria. Dzięki Devil za 15 lat. Witam. Także te wyjątkowo niskie, gdyż masa graczy ustawiała minimum czasu i klikali jak najszybciej w byle co, aby wygrać na czas. Rankingi wyrażone kolorami obok nazwy gracza stały się dla wielu obsesją, a telewizja zyskała nowy argument do demolizowania internetu, pokazując reportaże o tym, jak to Kurnik uzależnia ludzi. 2000, poprawiam się, pierwszym już wyzywali internet, że ogłupia. To co teraz mówią? Ci bardziej profesjonalni gracze odwali zwykłe rozgrywki i występowali wyłącznie w turniejach, często reprezentując tak zwany klan, czyli drużynę graczy specjalizujących się w danej grze. Turnieje mające stanowić tą profesjonalną część Kurnika okazały się strzałem w dziesiątkę, a szczególną renomą cieszy się Interpido, przyciągające profesjonalnych szachistów z całego świata. Kurnik nie ograniczał się jednak tylko do gry wirtualnej, gdyż w latach 2000 organizowano także wydarzenia pod tytułem Kurnik na żywo. Warto także wspomnieć o twórcy strony Marku Futerdze i pierwszy temat, który przychodzi mi do głowy, to jego poglądy polityczne. Zapytacie, a co to ma do Kurnika? Otóż całkiem sporo, gdyż admin ewidentnie nie przepada za pisem i w okresie... Wczoraj widzów chciałeś się stwierdzić na starzy tym filmem. Czoł młodzi ludzie czują się staro, a teraz tych naprawdę starych... Tak, no. Marszów kodów stawiono na belce strony grafiki zjednoczyć do udziału w demonstracji z niezbyt Assassin, no to oczywiście, że się opłaca. Wykrzyknik nieba i zapraszam. Obelgami w stronę ówczesnego rządu. A jak już wspominałem o stołach, to czy zauważyliście, że mają one dość dziwne nazwy, jakby były zmyślonymi słowami? To także jest powiązane z futergą, ponieważ... Patrz, jak kupisz Skyrima i nigdy w niego nie grałeś, to tak naprawdę licząc, że zagrasz 1000 godzin, wyjdzie ci grosz na godzinę, czyli worth. Twórca Kurnika postanowił ponazywać je nazwami wiosek położonych w pobliżu, więc większość stołów po wyszukaniu w mapach zaprowadzi nas w okolice Warmii. Twórca chciał też kiedyś wystawić swój portal na Allegro, jednak padł on ofiarą bardzo popularnego w danych czasach procederu trollowania licytacji i po cenach idących w setki milionów złotych aukcję zamknięto, a Futerga najpierw narzekał, że kupujący robili sobie jaja, co brzmi zabawnie w kontekście nazwy portalu, a potem zmienił wersję, mówiąc, że był to zaplanowany zabieg marketingowy i nie zamierzał sprzedawać Kurnika. Widać jednak, że swoje internetowe dziecko darzą dużą miłością, mimo politycznych wstawek nie zawalił tego i nie czuł potrzeby zmieniania jej tylko po to, by dopasować się do ewolucji internetu. Uznał on Kurnik za na tyle duże osiągnięcie, że portal stał się tematem jego pracy magisterskiej. Dla miłośników programowania może być ona prawdziwym rarytasem. Jarek powiedział, że warto, nawet jakby cena wynosiła 1K na NB. No nie, jak coś kosztuje 1K na NB, to dlatego, że właśnie NB odradza tego zakupu i właśnie to jest jakby przestroga. To jest przestroga, odstrasza cię ceną, nie popełnij grzechu, rozumiesz? Gdyż szczegółowo pisano w niej mechanizmy działania Kurnika. I co jest dość zaskakujące, to mimo wszystkich wspomnianych kontrowersji, mimo ogromnej ilości oszustw, mimo archaicznego wyglądu strony i gier, które raczej nie przyciągają dużo młodzieży, Kurnik nadal dobrze prosperuje i nic nie zapowiada jego zniknięcia z internetu. Co? Kurczę, Kurnik. Luj z tym. Shrek. Wprawdzie światowa premiera miała miejsce kilka miesięcy wcześniej, ale my znamy jej polską wersję z 13 lipca. Dubbing z tłumaczeniem Bartosza Wierzbięty jest fenomenalny. Idealnie pasujące głosy postaci i teksty umiejętnie przynoszące żart o amerykańskiej popkulturze na jej polski odpowiednik sprawiły, że polski dubbing Shreka często uznawany jest za jeden z najlepszych na świecie. Chociaż warto wspomnieć, że w pierwotnej wersji film miał mieć inny dubbing, co było słychać na pierwszych reklamach polskiej wersji. No, czyli że robię za królewicza, tak? Hej! O nie, zabrać stąd tę nieboszczkę! Film inspirowany był książką z 1990, jednak bardzo mocno odbiegał od oryginału, co akurat w tym przypadku wyszło mu na dobre. Jego pierwsze testowe animacje były nie mniej niepokojące niż ilustracje z książki. Animacja odniosła gigantyczny sukces dzięki wykreowaniu fabuły tak, aby była ciekawa nie tylko dla dzieci, ale także dla dorosłych za pomocą wielu ukrytych żartów. Myślę, że śmiało można uznać, że... Ej, trochę to jest popieprzone. Bo kiedyś ukryte żarty były takie dla dorosłych i to było spoko, a teraz na przykład widziałem na TikToku dużo jest takich filmików, że jakieś typiary, ale nie tylko, analizują stare filmy i oceniają, że było kiedyś dużo seksizmu w starych filmach i że to jest creepy. A kiedyś się to wszystkim podobało, że było fajne, humor dla dużych i małych w bajkach. A teraz każdy to wyzywa. To o co tu chodzi? To jest to dobre czy nie? Dla mnie to jest git. Ale komuś się nie podoba. Shrek otworzył nowy rozdział w historii animacji, dopasowujący do grupy odbiorców w każdym wieku. Uniwersum, w którym pojawiają się postacie z klasycznych bajek Pinokio, Trzy Świnki albo Księżniczki Disneya, było Potem wyrosły takie stare erotomany jak my. Ale to właśnie najlepsze w tym humorze jest to, że dziecko nie ogarnie, a stary ogarnie. I dziecko obejrzy za 5 lat film, powiedzmy poglądało w wieku 12 lat, teraz ma 17 i jakby na nowo film oglądało. Że co, ja tego nie wiedziałem, rozumiesz? I znowu Shrek daje przyjemność, drugi raz. I potem znowu go oglądasz za 5 lat i znowu daje jeszcze więcej. Rozumiesz? 70 den tam jest. Rozumiesz? Mam dziesiątkę, bo z jednej strony zaznajmiało dzieci z klasyku literatury, a z drugiej starszym zapewniało dużo dawkę sentymentu. O fabule Shreka nawet nie ma sensu wspominać, bo większość znają na pamięć. O skali jego popularności może świadczyć, że pierwsza część przyciągnęła do kin 1,5 miliona widzów, ale gdy już wieść się rozniosła, to na drugą część sprzedało się prawie 3,5 miliona biletów, co zapewniło pierwsze miejsce w Polsce pod względem najliczniej oglądanych kinowych animacji, a drugie miejsce okupuje także Shrek, tylko że w swojej trzeciej części. Ogółem produkcja dorobiła się czterech części oraz 2 telewizyjnych specjalów, Halloweenowego Shrek ma wielkie oczy i bożonarodzeniowego Pada Shrek. Skoro już wspomniałem o Pada Shrek, to jego scena wzburzyła w 2007 posła PiSu Tadeusza Cymańskiego. Ale o co poszło? O linijkę, którą wypowiedział Shrek czytając bajkę. Mamę w łóżku zdywa, a że ładna taka, nie czekając dłużej, pokazał jej ptaka. Kurczak luzowany, sztuka tylko 6 zł. Widzisz, i to o to mi chodziło. I teraz analizują to na TikToku ludzie i mówią, ale kiedyś te bajki... Pieprzony ten, jeden z drugim zboczeńcy, ale patrz, dzieci nie ogarniały, stary siedzi w kinie, chociaż to jest w telewizji było, aleluj, i no rozumiesz, to jest złe? Się zastanawiam, czy to jest złe, przecież i tak dziecko nie rozumie tego w sumie, widzi tylko to. To się bawi stary i młody chyba, w sensie no to taki żart typu gównianego, ten konkretny, ale rozumiesz, nie tylko o to mi chodzi. 40. Rzecz jasna, nie niosło to ze sobą żadnych konsekwencji poza nowym sezonowym źródłem beki z polityki. No jeszcze z kronikarskiego obowiązku to istniała krótkometrażówka Shrek 3D, emitowana w minikinach na terenie parków rozrywki Dreamworks. Tak, Dreamworks, bo z jakiegoś powodu wiele osób uważa, że jest to film Pixara, utożsamiając każdą kinową animację z tym studiem. Jednak oczywiście marka Shreka nie ograniczyła się do filmów, obfitując także w gry komputerowe, tysiące gadżetów, często będącymi chińskimi podróbami bez żadnej licencji, kebabem ze Szczecinka, również mającego niewiele wspólnego z pojęciem praw autorskich i najpewniej z tego powodu... No jakie prawa autorskie? Już jest źle napisane, czyli to jest ich. Oni to wymyślili, nie? Tutaj ktoś przykleił. Nie oni. Spektaklami teatralnymi, które były grane także w Polsce oraz tym, z czego znamy go obecnie najlepiej, czyli z memami. Już sama pierwsza scena, gdy ogry wychodzi z kibla, stała się bardzo popularnym memem, a co dopiero masa shitpostowych memów na czele ze Shrekiem grającym na saksofonie lub ratującym dzieci przed obozem w Oświęcimiu. Shrek trochę mi w tym względzie przypomina Kapitana Bombę. Nie jest produkowany już od wielu lat, a pomimo to często jest obiektem memów, scenki cytowane są z pamięci, a popularność jest ogromna mimo upływu lat. Jeśli chodzi o stricte polską popkulturę, to Shreka mogliśmy ujrzeć w kreskówce Walaszka pod tytułem Pod gradobiciem pytań, podczas występu Mariusza Pudzianowskiego w Tańcu z Gwiazdami, w kampanii reklamowej Pij Mleko i także z powodu ciasta nazywanego Shrek. W ogóle jeśli chodzi o ciasta, to zawsze denerwowała mnie ta tendencja nazywania ich od popularnych nazw, jak na przykład Snickers, bo gdy już się cieszyłem, że będzie to wyglądało dosłownie jak baton, tylko taki duży, to dostawałem zawodu, miałem tylko myśli, ale to przecież wcale nie jest Snickers. Pamiętam jeszcze, że kiedyś było takie czasopismo ze Shrekiem. Ogólnie była to średniej jakości gazetka dla dzieci, ale jak to często ma miejsce w przypadku takich pozycji, to najważniejszy był w niej dodatek, którym były naklejki. Można je było kupić zarówno z gazetką, jak i osobno w kreskowych paczkach, które wówczas były niezwykle popularne, zazwyczaj w formie naklejek z piłkarzami. Jako że piłka nożna mnie niezbyt obchodziła, to wolałem zbierać album ze Shrekiem. Oprócz zwyczajnych naklejek były także błyszczące, poruszające się i co najciekawsze zapachowe, na przykład piernikowe w przypadku naklejki z ciastkiem. A i przypomniałem się, że jeszcze kiedyś do tej gazetki dodawano takie małe amulety, które także się kolekcjonowało. Od wielu lat często powracają plotki o powstaniu piątej części Shreka i niby ma mieć premierę w 2025, ale coś wydaje mi się, że premiera albo się obsunie, albo nigdy nie nastąpi. Obym się mylił i oby piątka nie okazała się ogromnym zawodem jadącym na nostalgii. Czego mogę się obawiać, patrząc na vlog Shreka. Tak, ty no, Shrek... ostatnio kot w butach giga oddał. Chociaż ale to czemu ma nie oddać? Oni fajne filmy. Ej, a jak ktoś oglądał Kung Fu Pandę nową, bo to też od nich. Warto czy nie? Czy to jest właśnie coś typu pokazuje, czym Shrek 5 będzie? Czy... Bo nie wiem, czy to dobre, czy złe. Miał swojego vloga w 2014 i filmiki te przyjęły się dość... Fajne, no to Shrek 5 też odda, tak, to i git. Średnio. Wiele osób, gdyby miało wskazać moment dotarcia Walaszkowych produkcji do szerokiego grona odbiorców, wskazałoby na rok 2004, gdy na 4Fun TV pojawił się blog o nazwie Kartony, zawierający w większości kreskówki autorstwa Bartosza Walaszka. Ja bym jednak umieścił datę jego sukcesu już 3 lata wcześniej, gdy w 2001 jeszcze jako twórca grupy filmowej ZF Skurcz wypuścił pierwszy oparty na scenariuszu. Dzisiaj taka kreacja. Lekko sushi. Scenariuszu pełnometrażowy film pod tytułem Bułgarski Pościg, którego produkcja zajęła według twórców aż 2 lata. Walaszek już wcześniej tworzył z ekipą krótkie, absurdalne filmiki mające swoje filmy, ale to Pościg jako pierwszy film Walaszka dotarł do szerokiej publiki dzięki wygranej na Festiwalu Młodego Kina Tenbit Forum. A no tak, niektórzy mogą się zastanawiać, czym jest Tenbit. Był to pierwszy w Polsce serwis, który można nazwać portalem społecznościowym z prawdziwego zdarzenia, celowany głównie do młodzieży. Więcej o nim wspominałem w Icebergu o starym internecie, więc jak ktoś jest zainteresowany jego szerszą historią, to zapraszam właśnie tam. 50-minutowa produkcja, na festiwalu przedstawiona w skróconej 30-minutowej wersji, opowiada o dwójce bułgarskich agentów mających zadanie przechwycić kompromitujące ich kraj materiały filmowe, które według tajnych informacji znajdują się w Warszawie. Jako że jest to walaszkowy film, to chyba nikogo nie zdziwi, iż nie było to poważne kino akcji, a absurdalna parodia wykorzystująca popularny w tamtych czasach motyw dresiarstwa i rusko-bałkańskich mafii. Niski i tandetny poziom wykonania filmu tylko dopełniał absurdalnej otoczki i pomimo wielu elementów fabuły nie mających większego sensu, Bułgarski Pościg został doceniony przez młodych widzów. Po latach na kanale Spinki pojawiła się animacja nawiązująca do postaci z filmu, jednak niestety nie odniosła ona większej popularności. Idąc za sukcesem Pościgu, zespół filmowy Skurcz wypuścił w tym samym roku drugi równie kultowy film pod tytułem Sum tak zwany Olimpijczyk, do którego Walaszek czasami nawiązuje w swoich nowszych animacjach i nawet zrobił specjalny odcinek blog ekipy przenoszący wydarzenia z filmu do uniwersum Spacona i spółki. Jest to pokręcony film o przygodach ruskiej mafii z fabułą nie mającą większego ładu i składu, a tytułowym bohaterem jest gigantyczna ryba zamieszkująca lokalną rzekę, która znana jest z pożerania ludzi żywcem. To, jak wykonano postać Suma, jest uwieńczeniem nietypowego stylu filmów Skurcza. I ta ciekawostka na stronie Filmwebu. Podczas sceny libacji alkoholowej po raz pierwszy w historii kinematografii zastosowano ujęcie kamery z perspektywy ogórka kiszonego. Ponadto znalazłem tam ciekawostkę, że rosyjska mafia oprócz pseudorosyjskiego języka posługiwała się także losowymi zdaniami ze starego podręcznika do nauki ruskiego dla piątoklasistów. Produkcja została nawet wydana na kasetach VHS i z racji na, jak się domyślam, małą ilość wyprodukowanych kopii, kaseta stanowi obecnie rzadki artefakt i ciężko określić, ile sztuk zachowało się do dziś. Dalszą część historii już zapewne znacie. Kolejne filmowe produkcje jak Sarnie Żniwo czy Wściekłe Pięści Węża, liczne kreskówki z Kapitanem Bobą na czele, zespół muzyczny bracia Figo Fagot. Jest to tylko część tworów Bartosza Walaszka umilających nam czas aż do dzisiaj. Chociaż obecnie mało kto pamięta o filmach Skurcza poza fanami Walaszka siedzącymi w temacie trochę głębiej, to warto pamiętać o tym, że pierwszego poważnego kopa popularności o tym pan dostał już w roku 2001. To może się obejrza, jest już w necie normalnie gdzieś. Wspominam już w temacie o blogu, że kiedyś... Były one zdecydowanie bardziej barwne i podatne na ingerencję użytkownika i w sumie podobnie jest z systemami operacyjnymi. Windows XP posiadał niezliczoną ilość wszelakich modyfikacji, co dla mnie w wieku tych 10 lat było niesamowite. Ty, pięknie to wygląda, nie? To jest szczyt sztuki. No później zobaczę, później. Zdążymy spokojnie. Jakiś chłop dał mi właśnie 40 zł na piwku. A, ty na tym dowozie, to wczoraj gadaliśmy. No to nice. Mógłbyś mi wysłać 50% za to, że ci doradziłem, jak ściągać napiwki z ludzi? Dzięki. Mówite. Proste porównanie. Masz zaraz perma. Czy w Windows 11 możesz sobie ustawić kursor w kształcie dinozaura? Jakby przenieść ten Ty, nie, możliwe, na pewno się dało ustawić. A dobra, to jest poradnik, jak to zrobić, ja go miałem. A potem taki żółty kursor. O, ten chyba, ale tu jest klepsydra, to jest bez. Na nie, czy w Windows? A, w ogóle dało się chyba skiny pobrać też z neta do myszek. Po 11 możesz sobie ustawić kursor w kształcie dinozaura? Jakby przenieść to na grunt umeblowania pokoju, to 11 jest z tymi tandetnymi bio... Pokaż, pokaż. To ty to masz z tego Shreka, tak? Artefakt to jest. To jest możliwe, że warte 1 000 000 złotych obecnie. Byłem i meblami z Ikei, ścianą pomalowaną także na biało i jeszcze taka tabliczka powinna wisieć na ścianie. A Xpek to ten pokój z dzieciństwa, pełny pastelowych barw, kolorowych figurek i plakatów z brawo sportu. To... Porównajmy 3 systemy, 9, 8, XP i Vista. Każdy wygląda zupełnie inaczej, każdy ma jakiś swój... Nie no, Xpek to wygląda jak dzisiejszy system, ty. Dosłownie. Tylko po prostu taki z 2000 roku. Spójrz, no po prostu dzisiaj mamy XP-ka ze skinem. Twój charakter. No dobra, może Vista była pełna błędów, które naprawia dopiero 7, ale chodzi mi o sam skok technologiczny pod względem wyglądu. A teraz Windows 8, 10 i 11. No poza małymi detalami każdy wygląda praktycznie tak samo. A czy znacie może tą muzykę? Jeden tylko Amy? Nie. Przyznam, że sam jej nie znam, bo pochodzi ona z procesu instalacji XPK, gdy mało kto miał jeszcze wgrany działający sterownik karty dźwiękowej. Wiele osób grzebiących po systemowych folderach natykali się na nią po raz pierwszy i krążyła opinia, że jest to jakaś ukryta muzyka, jakiś przypadkowy prototyp nigdy nie wykorzystany w systemie. O ile tej muzyki prawie nikt podczas instalacji nie spotkał, tak okienko aktywacji raczej spotkał... Ej, jakim cudem byłaby muzyczka przy instalacji, jak nigdy nie było dźwięku bez kodeków? To się tak na to wtedy mówiło, na sterowniki. Były kodeki. O co tu chodzi? Przecież to nie da się. Jak to niby zrobić? Nie ogarniam. Każdy. A jako, że piractwo było w tamtych czasach niezwykle popularne, to większość wklepywała słynny kod FCK. Ja pamiętam, dobra, minęło dużo lat, przedawniło się, nie? Kiedyś tego, nie? Jakby od kolegi Windowsa. I pobrałem z chomiku i nie jestem pewny, czy już istniało, ale raczej tak. Jakiś generator kluczy do XPK chyba. Taki czarny był i kosmiczny motyw. I odpalałeś go, tak napieprzała muzyka, że ty sluj. Dosłownie, masz 1% dostawionej głośności na kompie, to tak napieprza, jakbyś miał, nie wiem, o co tu chodziło. Nie mam pojęcia. Ale nie wiem też, jakim cudem to działało. Klikałeś generuj, wpieprzałeś ten kodzik i to naprawdę działało. Nie wiem jak. Nie wiem jak to możliwe, ale to działało w dupę. Jak to możliwe, że to wtedy wszystko było tak zrobione? Nie wiem. GW. Ale jak już Windows się zainstalował, to witał nas prawie pusty pulpit z legendarną tapetą i koszem w dolnym prawym rogu. W sumie to miejsce dla kosza to taka polska półka pod zlewem, każdy go tam trzyma. Dowiedziałem się także, że maksymalna pojemność kosza to 10% powierzchni dysku twardego, a potem kosz miałby odmawiać przyjmowania plików, ale sam się nigdy z tym nie spotkałem, bo regularnie kasowałem z niego różne rzeczy. Oprócz tego na pulpicie znajdował się Internet Explorer 6, czyli najpopularniejszy program do pobierania innych przeglądarek, który co dziś wydaje się bardzo dziwny, nie posiadał opcji kart i każdą dodatkową stronę trzeba było otwierać w nowym okienku, co powodowało tworzenie się drabinki eksplorerów w pasku zadań i częste zawieszanie systemu. Ale jeśli będziemy chcieli bawić się w modyfikacje, to zapomnijmy o robieniu tego na koncie gościa, bo było ono bardzo mocno okrojone z możliwości wpływu użytkownika na system. Z ikoną gościa kojarzy mi się także ikona aktówki. To była jedna z tych funkcji, które widziało się na co dzień, chociażby przy zakładaniu nowego folderu, ale w praktyce prawie nikt tego nie używał. Był to taki folder, który pozwalał synchronizować pracę z dwóch komputerów. Na przykład jeśli pisaliśmy jakiś tekst na komputerze i potem chcieliśmy go dokończyć na laptopie, to zakładaliśmy tam aktówkę o tej samej nazwie, aktualizowaliśmy ją po połączeniu kablem dwóch komputerów i gotowe. Nie było to zbyt wygodne i lepiej było użyć pendrive'a lub internetu, więc funkcja pochodząca jeszcze z czasów Windowsa 9.5 była w XP-ku przestarzała. Więc w sumie po co o niej wspominam? Bo Microsoft ewidentnie zapomniał o istnieniu aktówki i nawet w Windowsie 8 miała ona nadal ikonę z XP, a podczas kopiowania plików ikona folderu... A ten nowy od Microsoftu... Jak się nazywa? To jest jakaś Bing czy jakoś tak? To nie jest od Microsoftu przeglądarka? To chyba jest od nich. No to niedługo może będzie miał lepszą, bo to chyba ludzie używają tego. ...do którego szybki z aktówki była... Co to jest Bing czy Link? i jeszcze starsze. Nikogo to raczej nie zdziwi, że XP to skrót od Experience i da się odkryć pełną nazwę systemu, wybierając odpowiednie ustawienia w wygaszaczu ekranu. Fajne było też istnienie asystenta wyszukiwania, czyli postaci, która pojawiała się podczas wyszukiwania plików. Domyślnie był to piesek, ale rzecz jasna było dostępnych także kilka innych, jak Merlin czy surfujący kosmita. Przecież to było cudowne, a pamiętajmy, że dało się pobrać z internetu dziesiątki, jeżeli nie setki innych asystentów. A wiedzieliście, że oprócz klasycznego motywu w trzech kolorach istniał także czwarty, przypominający skórkę Aqua z macOS? Znaleziono go w kodzie źródłowym Windowsa XP, który wyciekł do internetu w 2020. Był on stosowany do użytku wewnętrznego, o czym może świadczyć adnotacja w opisie oraz fakt, że wizualizacja jest ewidentnie niedokończona. Nie każdy mógł sobie jednak pozwolić na takie wizualizacje z racji braku pieniędzy na chociażby przeciętny komputer, więc do krajów tzw. trzeciego świata trafiła edycja Starter. Była to okrojona wersja XP z mniejszą ilością funkcji i niższymi wymaganiami sprzętowymi, dostosowana tak, by mogła działać na słabych komputerach. Oprócz tego powstał także Windows XP na tablety, ale o nim nie mam akurat zbyt wiele do powiedzenia, był to po prostu port systemu. Ale dobry ekran ten od tabletu, spójrz. Są także Windows XP na tablety. Wygląda dosłownie jak wydrukowana kartka, co to jest? Dostosowana tak, by mogła działać na słabych komputerach. Oprócz tego powstał także Windows XP na tablety, ale o nim nie mam akurat zbyt wiele do powiedzenia, był to po prostu port systemu. Co ciekawa była natomiast... Ale fajny efekt, jak na tych czytnikach e-booków, tylko że kolorowe. Zarobisty efekt. Niszowa wersja XP pod nazwą Media Center i dołączana była ona tylko do niektórych specjalnie dostosowanych komputerów. W tej wersji można było połączyć komputer z telewizorem, czyniąc z niego monitor z funkcjami multimedialnymi i oprócz takich oczywistych funkcji jak odtwarzanie muzyki czy wideo istniała także funkcja jak na tamte czasy bardzo nowoczesna. Otóż oglądając telewizję można było zatrzymać transmisję albo przywijać ją do tyłu, co dziś jest możliwe w wielu dekoderach, ale jak na 2002, bo wtedy wyszła ta wersja XP, było to rozwiązanie niewątpliwie innowacyjne. Systemem można było sterować za pomocą dedykowanego pilota, a jako ciekawostkę mogę dodać, że ten system posiadał wyróżniające się menu startu znane z edycji tabletowej, a dodatkowo Windows Movie Maker został wzbogacony o kilka nowych funkcji. Warto przyjrzeć się także sam komputerom dedykowanym pod Media Center, gdyż nie... Ty, to jest systemem? Zawsze wyglądał jak standardowy PC, a bardziej wyglądał jak jakiś rodzaj odtwarzacza multimedialnego. Pamiętam, że płytkę z systemem, mój kolega miał płytkę, ale jaki to był Windows? Nie wiem, czy XP... Jakaś taka stara płytka, że pierwszy raz wtedy w ogóle widziałem system na płycie, ale nie wiem, to chyba już nie był XPEC. Może 7. Istniał także Centrum Uwagi, czyli usługa, która ale 7 też jest chyba już stara, nie? Też już ma chyba bardzo dużo lat 7. Mi się nadal wydaje dość świeża, ale to chyba dlatego, że XPEC'a się tak długo używało, że po prostu no 7, wiesz... funkcje sieciowe w telewizorze. Za ich pomocą można było korzystać z VOD, przeglądać dedykowane serwisy informacyjne lub słuchać internetowych stacji. Bo ja używałem XP-ka, potem jakiś czas 7 i dość szybko wyszła 10 chyba. 15 lat ma 7? A ile lat temu trzeba było, już tak zmuszali, żeby przejść na 10? Bo kojarzę, że było coś takiego, że chyba wsparcia nie dostawał już coś takiego i się pieprzyła przeglądarka, wszystko. Stacji radiowych. Status zaginionej ma aplikacja na NES-a, czyli po polsku na Pegasusa, był to gówniany bootleg udający Windowsa XP. Mogliście się kiedyś spotkać z takimi aplikacjami udającymi starsze Windowsy, ale ten z XP-kiem jest na ten moment zaginiony i jedynym pozostałym po nim śladem jest kilka screenów z, nazwijmy to, gameplayu. Windows XP, mimo że wchodził w nową epokę, to nadal zawierał w głębi jakieś stare, zakurzone pliki z tymi starymi, przeklętymi... Nie, Windows 8 tu było straszne gówno, on wyglądał jak jak Nokia Lumia czy jakoś tak. To była taka sraka. Boże. Konami. Najbardziej niepokojącym reliktem dawnych czasów był dla mnie syntezator Microsoft Sam, którego głos brzmiał jak stereotypowy robot ze starego science fiction. Zobacz, jak się technologia rozwinęła na przykładzie tego syntezatora. Jezus Mario. A to minęło 20 lat. Ciężko określić, na ilu komputerach zainstalowano Windowsa XP, bo oficjalne statystyki idą w setki milionów sprzedanych egzemplarzy, jednak pamiętajmy o kopiach pirackich, których mogło rozejść się znacznie więcej, a więc liczba urządzeń z XP mogła iść tak naprawdę w miliardy. Do dziś można spotkać ten system na starych urządzeniach specjalistycznych, głównie dlatego, że programy obsługujące dane urządzenie często nie posiadają aktualizacji wspierających nowsze systemy. Windows XP to marka, która na zawsze pozostanie w świadomości każdego posiadacza komputera w latach 2000. Ikoną nostalgii dla osób wychowujących się w tamtych czasach, podobnie jak Windows 1998 niesie falę sentymentu dla starszych ode mnie użytkowników i prawdopodobnie za kilka lat z podobną falą nostalgii młodsze osoby wspominać będą Windowsa 7. Bo umówmy się, Vista, która przyszła po XP-ku, raczej nigdy nie wróci do sentymentu. Vista to ja tylko na informatyce w szkole, na jednym komputerze była Vista, nie wiem czemu tylko na jednym. I tylko chyba tam to widziałem w rzeczywistości. Gdyż spotkał ją podobny los co Windowsa 2008, którego omawiałem w poprzednim odcinku. Czyli nieudany system, który na bardzo krótki czas wcisnął się pomiędzy dwa legendarne. Chociaż nie ukrywam, wygląd Visty budził we mnie podziw swoją nowoczesnością, ale fatalna opinia o systemie zniechęcała do instalacji. No ale od czego były, a jakżeby inaczej, mody z wizualizacjami udającymi Vistę. O Wiście opowiem jednak przy okazji roku 2007, a ja dziękuję wam za obejrzenie materiału do końca i gorąco zachęcam do wzbogacania sekcji komentarzy o swoje wspomnienia z 2001. No wiem, że gry nie działały, wszyscy moje prace o tym film, to możecie wspierać kanał, co pozwoli wam obejrzeć filmy przedpremierowo. Fajna, bardzo fajny filmik. Klasyczek. Słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzek.